Nie obchodziłam walentynek. Jestem mężatką już 13 lat, o walentynkach zapomniałam 15 lat temu, jak zaczęłam narzeczeństwo. Dlatego też przyszło mi teraz grać w spektaklu antywalentynkowym. Walentynkom naprzeciw, Love Story, zapraszam Państwa serdecznie. Oddam Ci przewodnik pochmury, ze wszystkich dokładny najbardziej. Bardziej wpasowuje się w klimat panujący w PPB, ale miejmy nadzieję, że jakoś uda nam się Was zabawić. Wzruszyć. Wzruszyć. Pobudzić. Idziemy dalej. Tak? Jakie masz pytanie? Walentynki czym są dla mnie? Cóż, jako że trzymam w zębach mojego męża, oczywiście są cudownym czasem spędzonym z moim mężem, ale tak naprawdę walentynki są urodzinami mojej mamy, więc są najważniejszym dniem, który mógł się wydarzyć w moim życiu. Kiedyś. Czyli urodziłaś moja mama? Wcześniej za to jestem umówiony z żoną na może nie aż tak, ale na dobrą kolację i kino. Co tam mam jeszcze ten? My jesteśmy starzy, jesteśmy 15 lat po ślubie. Coś mi się przyczepiło do prawej górnego głowy. W niedzielę z żoną, a z Martą A z Martą dzisiaj. Trochę już wkurzasz mnie. Twoją naiwną zazdrością. Ten, z kim zgadzałam się, będzie zdradzony z pewnością. Kazano mi mówić o walentynkach. Ja nie lubię tego święta. Dlaczego? Dlatego, że walentynki trwają dla mnie cały rok. Codziennie jest święto miłości. Dziękuję. Walentynki będą w Łodzi. Z publicznością całą. Tak? W harmonii, no. Ale jak się kojarzy w ogóle... Powiedz, znaczy... jestem przez forum na piątym miejscu. Czy ten dzień ci się wpisał jakoś w życie? Nie. Zupełnie nie. Czyli nie jest akceptowalne? Wszystko jest akceptowalne, tylko nie wpisał mi się jakoś w życie. Na oknie w dzbanku stanął kwiat i bo ktoś go tam postawił. To chyba nawet było mnie. Być może nie ma sprawy. No ja jestem nieobiektywna, bo ja się wychowałam w Ameryce, ja jednak jestem taka wsiąknięta i... No i ja lubię zostawiać
lecz liściki dostawać na przykład. A wysyłać? Wysyłać? Też, ale bardziej ukrywać. No chyba, że trzeba na odległość. Całej nie możesz mieć. Mnie kocha. Oh, I think it's going to be a brilliant Valentine's Day this year. Got big plans. Myślę, że dzień świętego Walentego. Dobrze, że się przyjął w naszym kraju. Naprawdę. Inne kobiety są piękne, zgrabne, ponętne i miłe, ale ja ciebie zdobędę, zatrzymam ciebie na siłę. Inne kobiety są piękne, zgrabne, ponętne i miłe, ale ja ciebie zdobędę, zatrzymam.